Pedofil i gwałciciel zabija swoją ofiarę i unika kary śmierci. Sąd skazał podejrzanego na karę dożywocia za zabicie 18-letniej dziewczyny, którą wcześniej wielokrotnie zgwałcił. 14 lat temu pan Siu wprowadził się do domu rozwiedzionej kobiety. Zaczął gwałcić jej córkę, gdy ta miała jedynie 8 lat. Ten koszmar trwał przez kolejne 10 lat, aż w końcu dziewczyna odważyła się powiedzieć o wszystkim swojemu ojcu. Kiedy jej matka dowiedziała się o strasznej przeszłości córki, z poczucia winy popełniła samobójstwo. Ojciec dziewczyny przekonał ją, by zawiadomiła policję i pan Siu został oskarżony o ponad 500-krotny gwałt. Wtedy Siu zaczął grozić dziewczynie i jej ojcu. Pewnego dnia poczekał, aż ojciec wyjdzie do pracy. Włamał się do domu, gdzie przebywała jego córka i udusił ją metalowym kablem. Przywiązał później jej ciało do ramy łóżka, by upozorować samobójstwo w nadziei, że to rozwiąże jego problemy. Jednak policja odkryła prawdę i zatrzymała mężczyznę. Tydzień temu został on skazany na dożywocie. Sąd przyznał, że nie zostanie wykonana na nim kara śmierci, bo Siu przez 14 lat utrzymywał rodzinę. Więc jeśli utrzymujesz finansowo ofiarę, którą gwałcisz i później zabijasz, unikasz kary śmierci. Ciekawe.